Jesteśmy na Lubelskim Zamku. Jego początki sięgają XII wieku, ale dopiero w czasach króla Kazimierza Wielkiego zbudowano tutaj murowany zamek, otoczony murem obronnym. Do znaczenia Lubelski Zamek doszedł dopiero w epoce Jagiellonów. Leżał bowiem na ważnym szlaku komunikacyjnym, wiodącym z Krakowa do Wilna. To tutaj bardzo często zatrzymywali się monarchowie, to tutaj bardzo często przebywały królewskie dzieci. Ale w XVII wieku, w czasach prowadzonych przez Rzeczypospolitą wojen, Lubelski Zamek uległ znacznemu zniszczeniu. Tak na dobrą sprawę dopiero zaczął być odbudowany w latach 30. XIX wieku. To wtedy carski zaborca postanowił stworzyć tutaj więzienie dla swoich politycznych przeciwników. Na Lubelskim Zamku siedziało wielu uczestników powstań narodowych. W 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, znowu było tutaj więzienie. Tyle, że siedzieli tutaj więźniowie kryminalni, a nie polityczni. W czasach II wojny światowej niemiecki okupant również stworzył tutaj więzienie. Przez Lubelski Zamek w czasach okupacji niemieckiej przewinęło się prawie 30 tysięcy polskich więźniów. Większość z nich związana była z polskim ruchem oporu. W lipcu 1944 roku, gdy tereny Lubelszczyzny zajęła Armia Czerwona, znowu funkcjonowało tutaj więzienie. Początkowo nadzór nad nim sprawowało sowieckie NKWD, ale potem nadzór nad nim przejęły urzędy bezpieczeństwa. W latach 1944-1954, w okresie funkcjonowania tego więzienia na Lubelskim Zamku, przez jego cele przewinęło się prawie 30 tysięcy polskich więźniów. Większość z nich związana była z polskim niepodległościowym podziemiem. Więzienie na Lubelskim Zamku należało do jednego z najbardziej okrutnych stalinowskich więzień. To tutaj więźniów bito, torturowano, łamano ich psychicznie i fizycznie. Ale na Lubelskim Zamku wykonywane były również kary śmierci. Szacuje się, że tutaj wykonano 333 wyroki śmierci. Jednym z ostatnich był ten, który został wykonany na Edwardzie Bukowskim, żołnierzu zgrupowania partyzanckiego AK WiN, dowodzonego przez majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Wyrok na Bukowskim wykonano dokładnie 12 stycznia 1954 roku. Był to jeden z ostatnich wyroków śmierci, jakie zostały wykonane w stalinowskiej Polsce. Na pewno więzienie na Lubelskim Zamku jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej martyrologii.